W małym, przytulnym biurze firmy Kosmiczne Pomysły Zofia i Zenon, partnerzy w życiu i biznesie, siedzą naprzeciwko siebie przy biurku zawalonym papierami. Zofia nerwowo stuka długopisem o blat, a Zenon patruje się intensywnie w ekran laptopa. Zofia, przerywając ciszę. Zenku, musimy porozmawiać o naszej firmie i o nas. Zenon, nie odrywając wzroku od ekranu. Jasne. Tylko skończę ten mail do klienta. Zofia, wyrywając mu laptopa. Teraz. Merkury jest w koniunkcji z Juno. Zenon, mrugając, zaskoczony. Co? Merkury się spotyka z Juno? Nie wiedziałem, że planety chodzą na randki. Zofia, powstrzymując uśmiech. To aspekt astrologiczny, głuptasie. Oznacza, że to idealny moment na szczerą rozmowę. Zenon, zaintrygowany. O, to ciekawe, więc o czym chcesz porozmawiać? Zofia, biorąc głęboki oddech. O naszych zobowiązaniach, celach, o tym, czego od siebie oczekujemy. Zenon, żartobliwie. Czy to nie za wcześnie na kryzys wieku średniego? Zofia, rzucając z niego gumką. Bądź poważny, chcę wiedzieć, czy nadal mamy te same cele w życiu i w biznesie. Zenon, łapiąc gumkę. Dobrze, dobrze. Mój cel to przetrwać tę rozmowę bez kolejnego ataku gumką. Zofia, próbując zachować powagę. Zenek, proszę cię, czy nadal chcesz rozwijać kosmiczne pomysły, czy może marzysz o czymś innym? Zenon, poważniejąc. Szczerze? Czasem myślę o otwarciu kawiarni. Kosmiczna kawa. Jak brzmi? Zofia, zaskoczona. Kawiarni? A co z naszym marzeniem o stworzeniu aplikacji do komunikacji z kosmitami? Zenon, drapiąc się po głowie. No wiesz, kosmici jakoś się nie odzywają, a ludzie zawsze będą potrzebować kawy. Zofia, po chwili namysłu. A może połączymy te pomysły? Kawiarnia z tematyką kosmiczną, gdzie będziemy testować nasze aplikacje. Zenon z błyskiem w oku. Genialne! Możemy nazwać drinki imionami planet. Zofia, śmiejąc się. I piec ciastka w kształcie UFO. Widzisz, jak dobrze nam idzie, gdy szczerze rozmawiamy? Zenon, chwytając jej dłoń. Masz rację. Może powinniśmy częściej korzystać z tych astrologicznych aspektów? Zofia, mrugając. Zgoda, ale następnym razem ty tłumaczysz klientom, dlaczego przesuwamy deadline ze względu na pozycję Merkurego. Oboje wybuchają śmiechem, czując, że ich związek, zarówno osobisty, jak i biznesowy, właśnie wszedł na nowy, ekscytujący poziom. Merkury, koniunkcja Juno. Czasem warto się otworzyć. To właśnie miała wam pokazać owa historyjka na początku. Mam nadzieję, że się podobała, wtedy poproszę o like. Oczywiście do tego filmu też będzie quiz, a film w ogóle dalej nie będzie wcale taki długi, więc warto tych kilka minut, naprawdę kilka, poświęcić i posłuchać, jak to z tą astrologią tutaj w tym wypadku jest. Aspekt Merkury, koniunkcja Juno. Tutaj one są obydwie te planety, znaczy to są ich symbole, bo one są dokładnie tu, gdzie ta niebieska kreseczka. Znak uwagi oczywiście, zatem jak najbardziej dotyczy to najbardziej tych, których Słońce jest urodzeniowe, czy to, które tam było, kiedy się rodzili. W okolicach 21 stopnia, bo w tymże właśnie stopniu jest Merkury i Juno, powiedzmy sobie tak od, nie wiem, 18, no trochę zaokrąglam, do powiedzmy sobie 24 stopnia wagi, no to wy powinniście tą koniunkcję odczuć bardziej. Natomiast inni też, dlatego że po pierwsze ktoś może mieć w tym miejscu Księżyc, ktoś może mieć ascendent, ktoś może mieć Wenus, albo właśnie Merkurego czy Marsa. To są takie szczególnie planety, które dotykają nas bardziej osobiście, bo te pozostałe duże to już większych grup. No i wtedy ten tranzyt też bardziej was dotyczy. Natomiast w ogóle on będzie miał miejsce w tym czasie i ta jakość będzie się jakoś w życiu naszym przejawiała. No tak dokładnie, już czysto astrologicznie jak już, ale myślę, że zorientowaliście się po tej historii, bo była dość nawet dosłowna jak na te moje wszystkie opowieści. No tutaj komunikacja w związkach i spółkach staje się kluczowa. Warto jest teraz właśnie rozmawiać na temat zobowiązań, lojalności i wzajemnych oczekiwań, bo bardziej otwarcie wyrazimy nasze potrzeby, co pomoże nam się oczywiście lepiej zrozumieć i wzmocni nasze więzi. To również moment sprzyjający
ustalaniu wspólnych celów, tak jak nasza tutaj kawiarnia, oraz na negocjacje, takie już kompletnie nie w takich parach codziennych, że tak powiem, tylko na negocjacje nowych partnerów na przykład, czy negocjacje jednej małej firmy z drugą małą firmą. To też jest taki dobry czas, bo będzie Wam się łatwiej zrozumieć, rozmowy będą konstruktywne i skupione na długim okresie. Co jest ważne w przypadku tutaj tego horoskopu na moment tej koniunkcji, która występuje w pierwszym domu, czyli tak jakby z punktu widzenia kraju, to takie skupienie na swoim wizerunku, czyli tak, że będziemy chcieli wyglądać jako tacy, którzy umieją się ze wszystkimi na każdy temat dogadać. Może zobaczymy. W każdym razie ważniejsza jest tutaj pewna figura, którą tutaj Wam zaraz narysuję, bo mamy naszą koniunkcję, która leży naprzeciwko tej drugiej koniunkcji, tak trochę to śmiesznie, ale tak, bo tutaj jest Elis z Chironem i tutaj mamy zatem opozycję naszej koniunkcji. Zresztą nasza koniunkcja jest troszkę tutaj się powiększy jeszcze o Słońce, bo wtedy to będzie Stellium. I tutaj mamy Marsa, który z jedną i z drugą tutaj grupą planet tworzy kwadraturę. No i jak popatrzycie, to jest taki równoramienny, prostokątny trójkąt, zwany półkrzyżem. No bo jakby jeszcze tutaj to dorysować, to nie jest. Te aspekty tutaj nie są za daleko. To byłby taki kwadrat i wtedy byłby to wielki krzyż. Ale mamy półkrzyż i on już jest wystarczająco ważny i wystarczająco to jest dla nas duże wyzwanie, bo w tym całym naszym dogadywaniu się no, będzie pewien problem. Opozycja ta między tym Stellium, a tym właśnie tą koniunkcją Eris z Chironem, ona wskazuje na napięcie pomiędzy potrzebą współpracy, a walką o swoje prawa i wyrażenia siebie. Ona wynika głównie z głębokich ran związanych z poczuciem własnej wartości oraz indywidualnością w relacjach, czyli te nasze zaszłości będą takie trochę bardziej odczuwalne niż normalnie i bardziej nam utrudnią to porozumienie się, też mogą spowodować jakiś lęk przed drugą stroną ze względu na to, że tamte poprzednie urazy były dość ważne, dość mocne. No i do tego mamy tą kwadraturę od Marsa do jednego i do drugiego. Mars tutaj dodaje emocjonalnego napięcia i walki o bezpieczeństwo. Mars w raku, on jest taki trochę przekrzywiony, że tak powiem. To już mówiliśmy o tym, jak był film o wejściu Marsa w raka. On tutaj kieruje energię na ochronę rodziny, domu lub takich emocjonalnych podstaw życia. W tym układzie działa impulsywnie lub reaguje na wyzwania w sposób pasywno-agresywny, to znaczy ukrywa swoje frustracje, a ostatecznie i tak prowadzi to do wybuchów, zwłaszcza właśnie w sferze emocjonalnej i relacji. Koniec końców ten cały półkrzyż no, mówi nam, że te rozmowy o harmonii, sprawiedliwości, współpracy napotkają poważne wyzwania, a głównym z nich będzie znalezienie równowagi pomiędzy potrzebami indywidualnymi każdego z nas, a wymaganiami związku, w którym żyjemy. I do tego dochodzą jeszcze te lęki, obawy wynikłe z tych przeszłych historii. To nie zawsze musi być związane z daną osobą, w której, w jakiej relacji ta sytuacja ma miejsce. Lęk może być spowodowany podobnym doświadczeniem z kimś innym, w innej, w podobnej sytuacji, ale z innymi osobami. Niemniej jednak on gdzieś tam w nas jest i teraz wyciągnięcie go na światło dzienne i porozmawianie nawet z tą inną osobą, nową o tym, co nas boli, też ma sens. Też ma sens i też jest takim sposobem na uzdrowienie tego, tak, na załatwienie tej sprawy. Do tego jeszcze ważne jest tutaj ta Eris, która będzie prowokowała, a ona też może powodować, że nam przyjdzie do głowy coś takiego, żeby sprowokować jakąś sytuację albo żeby
sprowokować zachowanie tej osoby, z którą teraz jesteśmy, do tego, żeby zobaczyć, jak zachowa się w takiej samej sytuacji, kiedy kiedyś ktoś nas skrzywdził. To są takie zachowania podświadome, które niemniej jednak mogą nam w życiu pomóc. Pomóc zrozumieć siebie, pomóc zrozumieć innych, pomóc zrozumieć naszą relację i pomóc to przepracować. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Bardzo proszę o dołączenie do skromnej grupy wspierających. Dziękuję też tym bardzo, którzy bezpośrednio dokonują wpłat przez blik i przez konto. Taka możliwość już istnieje, bo w każdym filmie wpisuję w opisie te, że tak powiem, drogi. Każda wsparcie też guzikiem wspieraj, czy podziękuj też, bardzo jest ważne. Wszystko się przyda, wszystko pomoże mi dalej dla Was pracować, no i tworzyć te filmy, trochę właśnie teraz je zmieniam. Mam nadzieję, że te zmiany przysłużą się jeszcze bardziej do rozwoju kanału i Wam się spodobają. Dziękuję subskrybentom, zapraszam następnych, zapraszam do ustawienia powiadomień, zapraszam do komentowania takiego spontanicznego. Niekoniecznie musi się do filmu odnosić, choć staram się, żeby te opowieści były ciekawe i te filmy też, żebyście mogli się jakoś do nich odnieść. Może zadać jakieś pytanie na temat tego, o czym mówię, postaram się rozwiać wątpliwości. Każdy like, bardzo dziękuję i proszę o więcej. Udostępnienie na Waszych mediach społecznościowych jak najbardziej jest wyjątkowo cennym darem. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.